Hej, jest styczeń, zaczął się nowy rok, co oznacza, że January, czyli Veganuary. Wracamy w tym roku do gotowania. Jeżeli ktoś nie wie, to styczeń jest miesiącem wegan. To jest takie wyzwanie, gdzie przez miesiąc je się wegańsko. Jeżeli chodzi o mnie, to jem bardzo roślinnie. Nie określam się, jem też odzwierzęce produkty. Uważam, że jeżeli chodzi o dietę, nie trzeba się określać, bo po co? Można po prostu jeść to, po czym się dobrze czujesz, na co masz ochotę. Ale właśnie z okazji tego, że zaczął się nowy rok i zobaczyłam, że wszyscy dodają wegańskie przepisy, a jestem teraz w mojej fazie kulinarnej, gdzie uwielbiam oglądać na Instagramie przepisy, to zainspirowało mnie to do tego, żeby bardziej poeksperymentować i żeby tworzyć posiłki w pełni wegańskie i też nowe przepisy, ponieważ w tym roku chcę zostać szefem. Chcę przejść na wyższy level, chcę robić rzeczy, z których będę dumna, chcę odkrywać nowe smaki i też chcę wrócić z serią z gotowania. Zobaczymy, jaki zrobię progres i chcę się podzielić z wszystkimi przepisami, które mam w głowie. Zaczynamy od sałatki. Będzie to sałatka do zrobienia na ciepło w piekarniku, więc będzie potrzebna czerwona kapusta, jarmuż, jakieś strączki. Ja tutaj mam soczewicę, ale można ciecierzycę, cokolwiek się ma. Będziemy też robić dressing do tej sałatki na bazie tahini. Tahini w ogóle polecam każdemu do gotowania. Też przenosi na inny level. I jakieś orzechy, żurawina. Zrobimy taką zimową sałatkę, chociaż tutaj teraz w Kalifornii jest mega ciepło. Nastawiłam już piekarnik na 190 stopni i bierzemy się za krojenie. Dam do piekarnika na 200 stopni, później 220 i jest gotowe wtedy, kiedy po prostu jarmuż się robi brązowy i chrupiący. Kapusta nie będzie chrupiąca, ma za dużo wody. A tutaj mam soczewicę i rozłożyłam ją jak najbardziej, żeby jak najwięcej wody odparowało, żeby była chrupiąca. Wygląda niesamowicie, tak turbo jesiennie, zimowo. Zaczęłam się malować, bo za chwilę wychodzę i się śpieszę, ale testujemy. Super jest to, że są właśnie różne struktury, że jarmuż jest chrupiący, kapusta nie. Wow! To jest taka sałatka, którą zrobiłabym na przykład przy jakiejś kolacji, jakby ktoś do mnie przyszedł. Wszystko jest mega dobrze doprawione. Żurawina idealnie pasuje. W dressingu jest bardzo dużo cytryny. Jem. Uciekam. Wow. To nie wygląda jak z restauracji. Sałatka wyszła przepysznie. Zrobiłam sobie grzanki na oliwie z oliwek i dodałam trochę czosnku.
Jestem mega dumna. Wszystko to było trochę improwizacja. Miałam zamysł w głowie na pastę, bo wydaje mi się, że właśnie przy wegańskich posiłkach zależy mi najbardziej na tym, żeby było to białko roślinne, żeby te posiłki były zbilansowane, więc zrobiłam pastę z tofu ze szpinakiem, później brukselki wyszły super. Na koniec zawsze podkręcam piekarnik na trochę wyżej, żeby one się tak naprawdę przypiekły. Zrobiłam kokos prażony. Dodałam też do jakby tego sosu do brukselki trochę kurkumy, czego nigdy nie robiłam, i oleju kokosowego, więc poszłam bardziej w tą stronę. Próbowałam trochę pojedynczo, ale nie wszystko razem. Trochę się bałam, że jak dodam czosnku do tej pasty, to tak przewyższy ten smak kokosa, ale nie. Ten kokos prażony u góry super. Brukselka wyszła niesamowicie. Hej! Dzisiaj jest kolejny dzień i będziemy przygotowywać baba ganoush. Co to jest baba ganoush? Jest to danie kuchni arabskiej, popularnej na Bliskim Wschodzie, Liban, Syria i w Egipcie. Potrawa w formie pasty lub dipu, której podstawowym składnikiem są bakłażany i sezam. Pasta najczęściej się je z pieczywem, z pitą, z warzywami, z grillowanym mięsem. Miałam to na liście już od dłuższego czasu do zrobienia. Uwielbiam bakłażan, smak i to, że można tyle rzeczy z niego zrobić. I zabieramy się. Nie zużyję całych tych dwóch bakłażanów, chcę sobie odkroić kawałek, bo widziałam też przepis na taką fajną kanapkę z grillowanym bakłażanem w środku i z pesto, dlatego jeszcze go wykorzystamy. Ale tak, przykroję go na pół. O nie, okej, mam jeszcze drugiego. Na tą kanapkę bym potrzebowała tak ze środka. Jest to całkiem prosty dip i gdybym miała powiedzieć, jaka jest moja ulubiona kuchnia albo jedna z ulubionych, to jest właśnie ta bliskowschodnia, czyli hummusy, falafel. Zostawię go tak na 5 minut, aż woda wyjdzie z tego bakłażanu i później odciśniemy. Będzie też potrzebna większa ilość czosnku. Ja tak robię na oko, wydaje mi się, że tyle wystarczy. I dam go do piekarnika. Widziałam, że w przepisach jest podawane, żeby później dopiero dać taki surowy czosnek, ale uznałam, że jak dam go do piekarnika, to wydaje mi się, że on będzie taki roasted, taki przypieczony. Bakłażan się piecze, aż będzie miękki, więc za chwilę będę sprawdzała. Ale uznałam, że jeżeli właśnie jest w piekarniku, to zrobię też hummus. Ja zawsze robię sama hummus. Tu hummus w ogóle kosztuje 5 dolarów. Wolę robić sama i też lubię kombinować i robić w różnych smakach. Przepis na klasyczny, który zawsze robię, jest w moim foodbooku. Dzisiaj trochę poeksperymentuję. Mamy takie chili w oleju. To jest trochę pikantne od Eriki. Mieszkając z Eriką też dużo poznaję, ponieważ ona ma korzenie azjatyckie. Bardzo dużo jakichś takich rzeczy mama jej wysyła. Dostaje w paczkach przez Amazon czy coś. I właśnie to ostatnio dostała i sobie wypróbowałam. Dla ładnego koloru. Teraz jest idealnie. Jest... O! Jest pikantny. Świeżą pietruszkę. Tu jeszcze przygotowałam na talerzu hummus, ogórki, tempeh. Znalazłam takie fajne z czarnego sezamu, ryżowe krakersy, mini marchewki i kiszona kapusta. Może najpierw zacznę od tej pasty z bakłażanu. Moja reakcja na wszystko to jest u albo wow. Chciałabym podejść do tego bardziej krytycznie. Może pomyśleć nad tym, co zmienić albo co dodać, żeby było jeszcze lepsze. Na pewno jakbym robiła następny raz, to dodałabym pietruszkę na samym końcu i bym pomieszała, żeby nie zmieniło się to jakby w kolor zielony. Ale pistacje mega pasują. Spróbujemy z marchewką. Spróbujemy hummus.
więc, dzisiaj kolejny przepis. Hej, będziemy robić znowu sałatkę na ciepło i chcę, żeby była prosta, trzyskładnikowa i wszystko pójdzie do piekarnika, żeby były różne tekstury, chcę, żeby była chrupiąca i do tego zrobimy fajny dressing na bazie żurawiny, octu, orzechów włoskich, coś innego. Chcę jakiś nowy dressing wypróbować, bo zawsze właśnie robię na bazie tahini. Trzecia rzecz, którą będziemy piec w piekarniku, to jest komosa ryżowa. Można użyć kaszy pęczak, kaszy jęczmiennej, kaszy gryczanej i myślę, że drogą do takich dobrych sałatek, takich next level, to są właśnie różne struktury, jak u góry jest coś chrupiącego. Jedyne, co mi zostało, to taka mała foremka i tylko oliwa z oliwek. I żeby miała taki ładny kolor, to papryka. Dodam też kurkumy. Tak wygląda. Tutaj już przygotowałam wcześniej, dałam garść orzechów włoskich i żurawiny z takiej mieszanki orzechów i zalałam gorącą wodą, żeby się namoczyło i zmiękło. Dodam świeżej pietruszki, ale super by się też sprawdził koperek. Następnie sok z cytryny albo ocet. Ja mam ocet jabłkowy, bo skończyły mi się cytryny. Daję na oko jedną łyżkę. A z przypraw tylko sól i pieprz. Blendujemy, jak będzie ciężko, to dodam więcej wody. Czuć pietruszkę, czuć mocno orzechy, słodkość od żurawiny. Okej. Wielki test. Wygląda przepięknie. Chyba nie ma nic lepszego od chrupiącej sałatki. Chyba już nigdy nie będę dawała takiej zwykłej, ugotowanej komosy. I ten dressing jest idealny do brukselki i do jarmużu i ta czerwona cebula wszystko przełamuje. Mhm. Hej! Wczoraj byłam na Girls Night w restauracji, dlatego tak wyglądam. Nie zdjęłam soczewek na noc i rano obudziłam się z ogromnym bólem. O, nawet teraz zaczyna mi zawić oko. Ale nie płaczę. Dzisiaj jest niedziela i chcę sobie zrobić taki kompletnie resetowy dzień. Wyszłam na spacer, jest piękna pogoda, ale czuję się gorzej. I dzisiaj będziemy gotować i potrzebuję jakiegoś takiego komfort jedzonka, ale też, żeby było turbo zdrowe i najlepiej, żeby było jakieś takie zielone, żebym po prostu lepiej się poczuła. Dlatego będziemy odwzorowywać makaron, który raz jadłam w restauracji tutaj. I to jest jedyne zdjęcie, które zrobiłam. Był to jeden z makaronów wegańskich z jarmużowym pesto i było w nim czuć dużo kokosu, czyli był na bazie oleju kokosowego, dlatego chcę go odtworzyć, bo szczerze, był to jeden z lepszych makaronów, jakie kiedykolwiek jadłam i bardzo się zdziwiłam. To jest makaron, który będę gotowała. To jest makaron z ciecierzycy i kupiłam właśnie overpriced olej kokosowy, więc to mówi coś, że warto. Mam tu jarmuż, połówkę soku z cytryny, jeden ząbek czosnku i teraz na oko będę dodawała oleju kokosowego. Zacznę od jednej dużej łyżki. Wydaje mi się, że ma trochę ciemniejszy kolor. Jest mega kwaśne. Próba numer dwa i dodaję więcej oleju kokosowego, ale było już bardzo dobrze go czuć. Dalej jest trochę kwaśne. Wydaje mi się, że jest dobrze. Nie zużyłam całego pesto, więc sobie go przechowałam w lodówce i też super się nada do kanapki. Jedyne co to dodałam to pesto do makaronu, dodałam też trochę wody z makaronu. Jest strasznie podobne do tego z restauracji. Tamto wydaje mi się, że miało więcej oleju, tak bardziej pływało w tym oleju, a to pesto wyszło mi takie bardziej gęste jak sos. Może przez to, że dodałam wodę z makaronu. Wow. Więc ja idę dalej spędzać moją niedzielę wolniejszą. Dzisiaj pokażę ostatni przepis. Uznałam, że jeżeli dzielę się wegańskimi przepisami, to muszę pokazać mój ulubiony przepis na makaron ryżowy z sosem z masła orzechowego. Trochę rozwinęłam swój przepis, bo na przykład używam imbiru i tyle.
Nie, i sriracha, chili flakes, oleju sezamowego. Pierwsze co, to będę gotowała makaron. To jest makaron udon. Będę smażyła tofu na oleju sezamowym, ale nie trzeba, można użyć zwykłego. Teraz będziemy robić peanut butter sauce, czyli sos z masła orzechowego. Ja go zawsze robię na oko, to jest jakoś taka mała łyżka masła orzechowego. Dobra, dam trochę więcej. Sos sojowy, sriracha i najlepiej byłoby dodać sok z limonki albo z cytryny. Ja użyję sok, wydaje mi się, że teraz to jest pomarańcza, ale to była limonka, dosłownie. To była zielona limonka, która później zrobiła się żółta, a teraz jest pomarańczowa. Dodaję suszonego czosnku i z przypraw to tyle, ponieważ na patelnię jak smażyłam cebulę, to dodałam dużo przypraw. Dodaję też gorącej wody. Najważniejsze, żeby był wodnisty, żeby pokrył po prostu wszystko. Można robić na oko. Pachnie niesamowicie. Nie wiem się doczekać. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam. Jeżeli odtworzysz jakiś przepis, to możesz wysłać mi zdjęcie albo dać na story i mnie oznaczyć. Będę udostępniać. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się za niedługo. Mua.